Idę w tamtym kierunku. Tam słyszałem, że kotki. Czy to prawda, to nie wiem. Z odległości 300 metrów. Przy zimnym wietrze, który w miarę silny był, się zrywa. Także dosyć daleko niosły ten głos. Teraz zobaczymy. To są jakieś kotki, rosną. Zobaczcie. Zeszłoroczne. Tegoroczne też pewnie się wznoszą. Jeszcze wypas jest tu pewnie prowadzony cały czas. Mam nadzieję, że jakiś pan mnie nie zaatakuje. Ostatnio na Podlasiu musiałem uważać na pewnego znaczy na pyka polskiej rasy czerwonej, czyli PC. Znaczy ja go rozumiem, szczerze stada. Ma ileś tam krów i ma młode cielaki. Z tego jego zadaniem jest obrona całego tego towarzystwa i on to robi. Chociaż taką najgorszą, czy najgorsza, może nie było to najgorsze, bo człowiek wtedy nie myśli, nie? Ale na kurpiach, jeszcze na studiach jak byłem, miałem taką sytuację, że no może tam się odzywały, nie wiem. Zobaczymy. Podejrzewam, tutaj to mi bardziej taki wygląda, że kotkowate, ale może się myleć. Musi być woda. Fajne takie mazurskie wędrówki. I oaza. Pośrodku tych wszystkich pól i pastwisk. O. W sumie powinny być o tejże kotki. Mam nadzieję, że się nie przesłyszałem. Ten wiatr się zerwał. Troszkę przygrzało, to by było super. Gdzieś tam w oddali odzywają się kumaki. Zobaczymy tutaj. Tu jest coś. Na razie skowronki. Lustruję lornetką. Znaczy trudno jest w momencie, kiedy się trzyma. No, wystabilizują. Jakieś płazy są. Mogłyby się odezwać. Wyszłoby wtedy na moje. Na dle. No, a ja nie wziąłem aparatu, nie chciało mi się, bo ciężki. A tutaj patrzcie, aż on wredny. Żaden mi tak nie, ostatnio nie pozował, jak ten. Blisko, ja bym mu prawie oko zrobił. No, to z teleobiektywem jakbym był. Głazowisko. Te głazy tu pewnie były odkładane i wrzucane tutaj niskim przez lata. Też była melioracja, ale to już nie tak dawno. Na pewno są grzybiuszki. No to już się przyzwyczaiłem, że ja nagrywam grzybiuszki, a później puszczam film i nic nie ma. No trudno. No czekając na rzekotki. Dobrze, jak się włączą, to w następnym. Ja się teraz wyłączę, jak w następnym się włączą, to w następnym. W następnym filmie to puszczę ten głos rzekotek. Jest bardzo charakterystyczny.